Pewnego razu siedziały sobie dwie sroki na gałęzi, a na dole pod drzewem Rumcaj zgotował sobie zbójecką zupę. Starsza sroka zerknęła na niego oczkiem. Czy to on? A ta młodsza? To nie on. To jestem ja. A o co wam chodzi? Sroki zaprowadziły go aż na skraj lasu, gdzie stała wielka tablica. Prozbójniku Rumcaj się. Ciekaw jestem, czy przyjdziesz zagwizdać na piszczałce w narożnej wieżyczce. Gwido książę i Humpal były starosta. Ile? Powiedział Rumcajs. Nie chodź tam, nie chodź tam, brzęczały mu koło ucha leśne pszczoły. Nie chodź tam, złapią cię. Zrozumcie, sroki, muszę choć raz zagwizdać na tej piszczałce, choćby ze względu na mój zbójecki honor. Niebawem Rumcajs znalazł się w jeczynie, ale tam nie bardzo mu szło. Ajajaj, nie mogę się tak pokazać na zamku. Zmartwił się Rumcajs. Ostrzyż mi trochę wąsy i włosy. O rany. Zaczniemy raczej od włosów. I co teraz będzie? Wyjąkał Golibroda Fajfat. A co ma być? Cienka. Myśli fryzjer. Co tam jest w tym worku, który Rumcajs położył na stół? To nic takiego. Mam tam trochę wiatru, który złapałem na dole pod lasem. A dokąd cię wybierasz? Zapytał Golibroda Fajfat, aby przerwać kłopotliwe milczenie. A do zamku. Zagwizdać na piszczałce. To się nikomu nie uda. Nie chodź tam, oni tam na zamku czekają tylko na ciebie. Sam książę pan maluje strzałki, żeby zwabić tu Rumcajsa, a pomaga mu przy tym gorliwie sam były starosta. O, nauczymy go rozumu. Niech tylko wpadnie w nasze ręce. Za tymi grubymi drzwiami jest piszczałka. Jak przyjdzie tu po tych strzałkach Rumcajs i zagwizdże na tej piszczałce, to ty od razu bum. Zatrzaśniesz drzwi. A teraz schowamy się i zaczekamy na Rumcajsa. Humpal, popatrz tylko na te drzwi. Kto się za nimi raz znajdzie, to już po nim. Nigdy stamtąd nie wyjdzie. W zamku nie mogą się już go doczekać. Jak zagwiżdżę, porządnie zatrzaśnij drzwi. Poucza książę straż. Ho, widzę, że tu się robi gorąco. Asio! A kiedy Rumcajs rozluźnił sznurek na worku, wydobył się z niego niebieskawy, wesoły wietrzyk. Powinien już tu dawno być? Powinien dawno być? Denerwują się książę i były starosta. Co to? Co to?
a to gwiżdże piszczałka cienkim, srebrzystym głosem, kiedy dmucha w nią wietrzyk wypuszczony z worka. To jakieś czary! To jakieś czary! Przecież Rumcajs nie szedł po strzałkach! Tak więc do jiczyńskiej ciemnicy wtrącony został sam jaśnie książę Gwido, a zadowolony Rumcajs wrócił do siebie, do lasu. Na odchodne Rumcajs zawołał jeszcze do jiczyńskich panienek. Smutno mi samemu w lesie. Niedługo wrócę tu po którąś z was. Dobranoc. We'll be right back.